Sport jest gorszy niż hazard, bo tam się traci pieniądze. Pieniądz rzecz nabyta. Dzisiaj je mam, jutro mogę je zarobić, jutro mogę je stracić. Natomiast zmian takich zdrowotnych w organizmie dziecka rosnącego, no to już są straty niepowetowane, tak? Tego nie można zastąpić niczym. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Ja dla porządku tylko powiem, że rozmawiamy z Dorotą Świątek, mamą Igi, najlepszej obecnie tenisistki świata. Kłaniam tak, się. Zgadza się. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, jakie to uczucie być mamą, tak jak ustaliliśmy, dziewczyny, która jest w czymś najlepsza na świecie? Myślę, że przede wszystkim to jest uczucie spełnienia. Spełnienia, dlatego że to był pewien proces, któremu zostało wszystko w życiu praktycznie podporządkowane. Nasze życie rodzinne praktycznie wyglądało jak grafik. Każdy miał jakąś tam swoją działkę do zabezpieczenia i wszystko było podporządkowane temu, żeby umożliwić rozwój dzieciom, bo my mamy dwie córki. Także myślę, że uczucie spełnienia, ogromna satysfakcja, ogromna duma, nawet bym powiedziała, że może i niedowierzanie, dlatego że każdy wierzył w sukces, ale tak naprawdę nie było wiadomo, jaki ten sukces będzie i kiedy on nastąpi. Jak smakuje ten sukces? Bardzo smakuje. Chociaż nie ukrywam, że ja przyzwyczaiłam się do tego, że córka wygrywa dużo turniejów, dlatego że ona zawsze wychodziła w turniejach gdzieś na wysokie pozycje, z reguły do ćwierćfinału, do półfinału, już do tej strefy medalowej. I w pewnym sensie przyzwyczaiła nas do tego, że jest dobra w tej dziedzinie. Jak spojrzeć na jej statystykę, bo pamiętam jeszcze z czasów, kiedy grała w Tenis Europe czy w turniejach ITF-owskich, ona miała bardzo korzystny współczynnik meczów wygranych do przegranych. I to było gdzieś tam na wysokości chyba około 70 czy nawet ponad 70%. Więc to już właściwie od dawna wskazywało, że będzie się utrzymywać gdzieś tam w tej czołówce, tak? No tak, ale tenis dorosły, że tak to ujmę, szczególnie tenis kobiet, to jest zupełnie inna sprawa. Zaskakuje ta stabilność. Teraz wszyscy się prześcigają w różnych właśnie statystykach. Kolejne mecze wygrane przez Igę. Można mówić o świątkomanii. Tu jakiś komentarz od pani poproszę. Stabilność, na to proszę pamiętać, że pracuje cały zespół ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, kiedy Igę trzeba docisnąć, a kiedy trzeba odpuścić, tak? Ja myślę, że tutaj elastyczność ludzi, z którymi ona współpracuje, przede wszystkim chyba ogromny profesjonalizm pana Ryszczuka, decyduje o tym, że tą formę na razie udaje się tam od drugiej połowy lutego cały czas utrzymywać. A pytałem o tą świątkomanię, czy pani jako mama, może też jako kibic, odczuwa to pani na co dzień? Ja nauczyłam się przez czas, kiedy z córkami jeździłam na turnieje, trzymać krótko swoje emocje. To znaczy staram się takim dosyć chłodnym okiem oceniać to, co się dzieje na korcie i patrzę głównie na rozwój i na postępy, jakie córka dokonuje. Prawdę mówiąc, mniej interesuje mnie wynik, czy tam wysokość tej wygranej, natomiast kibice, którzy są żądni emocji, bo tenis to są emocje, w ogóle sport to są emocje, które ludzie kupują. Myślę, że oni rzeczywiście szaleją, tak? Za kilka dni Iga skończy 21 lat. Chciałem panią teraz zapytać jako mamę Igi, ale też Agaty, o 3 lata starszej siostry.
Czy jak dziewczynki się rodziły, czy pani okiem lekarza, ale też okiem matki dostrzegała, że to są dziewczyny od strony takiej ruchowej, mówię o koordynacji, o sile, o gibkości, predysponowane do sportu, które mogą mieć smykałkę do sportu? W przypadku Igi tak, i to się potwierdziło, natomiast Agata zdecydowanie według mnie w innym kierunku jest utalentowana, uzdolniona. Iga rzeczywiście była dzieckiem od samego początku bardzo energetycznym, bardzo ruchliwym. Ona zawsze była w biegu, w półobrotach, w podskokach, w locie. Aha. Także rzeczywiście jak się rozkręciła, to ciężko ją było okiełznać. Nawet pamiętam, jak szła do szkoły, rozmawiałam z wychowawczyniami po jakimś tam krótkim czasie, czy czteromiesięcznym od rozpoczęcia roku. Ponieważ bardzo się bałam, jak ona z tą swoją taką ruchliwością w ogóle będzie w stanie usiedzieć 45 minut w ławce, w spokoju. No i zapytałam wychowawczynię, jak one sobie w ogóle z nią radzą. I proszę sobie wyobrazić, że one w ogóle od razu wiedziały, o co ja pytam. I powiedziały, że wymyślają dla niej tak zwane misje specjalne, czyli uchylają drzwi i Iga ma specjalne zadanie, przyniesienie jakiegoś klucza od sali gimnastycznej, otworzenie tam jakiegoś innego pomieszczenia typu sala muzyczna, czyli one po prostu uchylały drzwi i ten upust energii Igi w ten sposób był jakoś tam sensownie zagospodarowany. A takie ważne momenty w rozwoju każdego dziecka, nauka chodzenia, na przykład nauka jazdy na rowerze, pamięta pani te momenty? W ogóle nie było z tym problemu. Żadnych. Z nartami. One też przecież na nartach jeździły. Ja w ogóle próbowałam szukać różnych zdolności u swoich dzieci. Także próbowaliśmy różnych rzeczy. Były i narty, było pływanie, był tenis, było sprawdzanie z jakichś tam zdolności muzycznych. Szukałam talentów po mojej mamie, bo moja mama była osobą obdarzoną talentem muzycznym, więc to było jak gdyby najprostsze i najbardziej naturalne, żeby tego poszukiwać. Były zdolności manualne. Także artystyczne jakieś, także tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o zdolności manualne, no to starsza córka, ona zdecydowanie skupienie, spokój, takie bardziej kameralne warunki, właśnie jakaś praca manualna. A Iga zdecydowanie tak, ruchowe sprawy, aktywność. Takim wspólnym mianownikiem tych różnych tematów jest oczywiście tenis. Proszę powiedzieć, co tenis ma w sobie takiego niezwykłego, że ludzie na całym świecie traktują ten tenis często jak narkotyk. Ludzie tracą majątki, tracą zdrowie, wielkie emocje ten sport wyzwala na całym świecie. O co chodzi? Myślę, że chodzi o złożoność tego sportu. Wielopłaszczyznowość. Dlatego, że no, same zasady tenisa przecież są proste. Tak naprawdę. Jest to gra, która jest bardzo sprytnie obmyślona, jeśli chodzi o równe szanse. No, ta zmiana stron, prawda, zmiana tam sposobu serwowania przez zawodników, więc jest to gra w miarę sprawiedliwa i dosyć obiektywna w ocenie też efektów gry. No to nie jest tak jak gimnastyka artystyczna, tak, gdzie jeszcze są wrażenia sędziów za stronę artystyczną występu, które są praktycznie no, niewymierne zupełnie. Tenis jest grą bardzo wymierną. To trochę taka dygresja. Wojciech Fibak uważa zupełnie odwrotnie. Mówi, że właśnie bieg przez płotki to jest czas i jest konkret. Jeden wygrał, drugi przegrał. A w tenisie jest właśnie to tak wszystko pokręcone, że można cały... Nie, dlatego mówię złożoność, tak, no bo bieg to jest po prostu od punktu A do punktu B, liczymy czas i tam te emocje są stosunkowo krótkie. Natomiast tenis to jest taki sequel trochę, tak? Bo tam się zmienia sytuacja, zmieniają się nastroje, zmienia się poziom koncentracji zawodników i to widać. Widać, można odgadnąć na przykład, który na przykład rozszyfrował w danym momencie przeciwnika. To wszystko dla bacznego obserwatora, nie ukrywam, że lekarze są bardzo dobrymi obserwatorami, muszą być.
no to myślę, że wciąga, tak? Bo tutaj też jest piękne w tej grze, że no nie wszystko zależy od samego zawodnika, tak? Bo jest również przeciwnik, który też ma coś do powiedzenia. Dużo od niego zależy. Więc myślę, że złożoność tej gry, ta wielopłaszczyznowość jej, bo tam, wie pan, no można jeden mecz oglądać na kilka sposobów. Można jeden mecz oglądać od strony technicznej, można również oglądać go od strony emocji zawodników, tak? Od strony tego, czy ktoś w ogóle próbuje znaleźć klucz do rozwiązania w ciągu tamtych dwóch czy trzech setów meczu na swoją korzyść. Więc myślę, że chyba to wciąga, no i emocje, ich amplituda, która jest bardzo zmienna. No. Znaczy, bardzo często emocje są wielkie, natomiast z tej naszej krótkiej dotychczas rozmowy wynika, że pani tak raczej intelektualnie tenis traktuje, w sposób taki no trochę filozoficzny to, nawet. No bo jest to w pewnym sensie gra, która no zmusza do myślenia. Oczywiście nie wszystkie rzeczy można z punktu widzenia kibica rozszyfrować, dlatego że w tenisie też liczą się bardzo te rzeczy, których nie widać z daleka. Pewne szczegóły takie dotyczące uchwytu, jego zmiany, to jest praktycznie niewidoczne, tak? I to też jeszcze wprowadza takie uczucie no, zagadkowości. No, cały aspekt właśnie techniczny, ciężar piłek, tam jest, pogoda. Tam jest najważniejsze to, czego nie widać. Także oczywiście wilgotność powietrza, wysokość, na której gramy względem poziomu morza jest istotna. No, ciśnienie atmosferyczne podejrzewam. No, wszystko to ma wpływ na tą trajektorię piłki, sposób jej odbijania się od podłoża. I no, też jest fajne to, że są różne nawierzchnie, dlatego że to też uczy młodego zawodnika, jakim jest Iga. Ja to od niedawna zaobserwowałam, że ona też nauczyła się wykorzystywać właściwości innej nawierzchni, na której gra. Że ta gra nie jest taka sama w przypadku, czy gra na glinie, czy gra na korcie twardym, na trawie najmniej grała, więc tu najmniej można się wypowiadać. Ale ona się tego uczy i to widać, że jej to wychodzi, że już zaczyna rozumieć. Jak to wykorzystać? Mówiłem o tym pani takim filozoficznym podejściu. Mam na myśli między innymi też taką pani wypowiedź. Kiedyś pani powiedziała, że sport jest momentami gorszy niż hazard, bo traci się pieniądze, a także zdrowie. Mowa oczywiście o ludziach, no, którym coś po drodze nie wyszło. Takich historii byśmy tutaj mnóstwo mogli... Mnóstwo jest, bo przecież umówmy się, no to jest łód szczęścia też, tak? Bo uważam, że na taką całość zawodnika, to ja bym powiedziała, że 70% to jest praca, 10% to jest talent, 10% to jest szczęście, i ostatnie 10% to są jakieś uwarunkowania konstytucjonalne, czyli zdrowie końskie, tak. Krótko mówiąc. Tak? Także ja bym tak te proporcje tutaj rozłożyła i mówię, że jest to hazard, no bo biorąc pod uwagę krótką karierę, no bo nie można też trenować całe życie. Wiadomo, że tutaj się sukcesów w wieku tam 40 lat raczej już nie osiągnie. To już jest okres schyłkowy, więc to wszystko jest skoncentrowane w bardzo krótkim czasie. I no pytanie, no czy te uwarunkowania konstytucjonalne, czy to zdrowie pozwoli i zamiłowanie do pracy ciężkiej pozwoli się temu talentowi w tym krótkim czasie w pełni rozwinąć. Więc hazard, dlatego że no bardzo kontuzjogenna dyscyplina. No pieniądze to wiadomo, no właściwie no wszystko, no każde kształcenie się zawodowe, jakiekolwiek, no wymaga nakładów finansowych, tak? Chodzenia na kursy, czytania, zdobywania wiedzy, no to jest rzecz kosztowna, dlatego że to nie jest wiedza internetowa, tak? Czy jako mama zawsze była pani zwolenniczką, powiem może brzydko, brnięcia w ten hazard? Czy były takie momenty, kiedy taki głos rozsądku się odzywał? Oczywiście, że były takie momenty, zwłaszcza kiedy zdrowie nie domagało. Kiedy nie domagało zdrowie i trzeba było po prostu odpuścić, aczkolwiek ja wiedziałam, że ona do tego wróci. Mhm.
Ja wiedziałam, do tego, że ona do tego wróci, dlatego że ona to po prostu lubiła. Lubiła to, chociaż czasami też już miała tego dosyć. To tak jak w życiu, tak? Lubimy coś, ale musimy po prostu nabrać dystansu, odsunąć coś, żeby z powrotem do tego z przyjemnością wracać. Więc oczywiście były takie wahania, ale wie pan co, to jest właściwie normalne w życiu, bo to każdego dotyczy, nie tylko tenisa przecież. To jest normalne, że trzeba sobie czasami dać odpoczynek, a ona tego odpoczynku jako dziecko, tak prawdę mówiąc, miała niewiele. I to ją może psychicznie męczyło. Na przykład to, co ona kiedyś mówiła, rzeczywiście to potwierdzam, że ona mało oglądała tenis w domu. Ja na przykład lubiłam oglądać tenis, mecze. No oczywiście tam nie wszystkie od kwalifikacji, bez przesady, ale już tam, gdzie wybierałam sobie swoich ulubionych zawodników i oglądałam te mecze i w ten sposób no też nauczyłam się rozumieć tak, tą grę. Ona nie chciała, ona już miała tego dosyć. Ona wolała przyjść z zajęć do domu i zająć się po prostu czymś innym dla zwykłej higieny psychicznej. Zresztą nikt nie naciskał na nią, żeby ona siedziała i oglądała. I być może, że to spowodowało pewne jakieś takie opóźnienia taktyczne w jej tenisie. Tak? Że ona na początku grała monotonnie. Tak? Może dopiero później, jak zatrybiło wszystko, zaczęła się tym interesować i już była w stanie analizować bardziej. No ale to jest dojrzałość też nerwowa. Tak? Proszę dwa słowa powiedzieć o tym takim okresie dziecięco-młodzieńczym, w którym pani również uczestniczyła bardzo czynnie jako mama, jeżdżąc po prostu na turnieje. W Polsce to wie pan co, no, w Szczecin tam się mastersy odbywały. Arka Gdynia, Sopot na Cejnowe Korty, Radom, Puszczykowo, Pabianice. No tak, ta mapa jest... Cała, chyba wie pan co, nie byłam w Częstochowie nigdy. Tam krasnale podróżują chyba. I nie byłam tylko w Piotrkowie Trybunalskim. To są chyba dwie miejscowości takie popularne tenisowo, których nie zaliczyłam. Denerwuje się pani, patrząc na mecze? Nie. Nie, ja tak jak mówię, ja patrzę, co ona na umiejętności nowe, które ona zdobywa. Ja patrzę na nią tak bardziej, wie pan, rozwojowo niż emocjonalnie. Oczywiście, no cieszę się, tak? Denerwuję się czasami, jak widzę, że jej coś nie idzie, ale zasadniczo, no ja doskonale wiem, że ona potrafi to robić. Wie pan, wiem również to, zawsze wiedziałam, zresztą uważałam to od samego początku, jak ona jeszcze była malutka i grała w tenisa, że to, co ona prezentuje na korcie, będzie się podobać. To wiedziałam, bo wie pan co, nie było to takie proste odbijanie forehandem i backhandem. Ona kombinowała. Ona tam wnosiła bardzo dużo kreatywności, ona eksperymentowała, ryzykowała. Oczywiście jak była mała, to ryzyko było kiepsko skalkulowane i kończyło się czasami porażkami, ale właśnie te wszystkie elementy powodowały, że ona robiła się nieprzewidywalna dla przeciwniczek na korcie. Robiła się nieprzewidywalna i to dawało jej przewagę. I ona naprawdę była widowiskowa, więc ja nie miałam żadnych nigdy wątpliwości, że to się będzie ogółowi kibiców, co ona wyczynia na tym korcie, podobać. No teraz cały świat też jest zachwycony jej elokwencją, takim luzem. Świetny angielski, jest ambasadorką Polski w różnych sytuacjach. Nawet dzisiaj czytałem, że w kontekście tej wojny w Ukrainie media rosyjskie nawet ingerowały w wypowiedzi IGI, czyli można powiedzieć, że sprawy się robią nawet polityczne, międzynarodowe, geopolityczne. No i wie pan, niech ingerują. No, wydaje mi się, że chyba obiektywna opinia normalnych ludzi jest taka, że ta wojna jest po prostu niepotrzebna. No dla mnie to jest, wie pan, niepojęte, żeby w dzisiejszych czasach na suwerenne państwo nastąpiła taka agresja. Zresztą w ogóle no, ja to wyobrażałam sobie, że w XXI wieku no, wojna może być w zupełnie inny sposób prowadzona, a nie taki według wzorców z II wojny światowej, tak? Otwartych ataków, no myślałam, że to nie wiem, wojna handlowa, tak, wojna walutowa, no można w różny sposób, prawda, wywierać presję na państwa, a to jest po prostu agresja, no dla mnie kompletnie nieuzasadniona i
Najgorsze jest to, że tak prawdę mówiąc, nie bardzo wiadomo, co z tego dalej wyniknie. To taka dygresja. Końca nie widać, tak? Za kilka dni startuje French Open, czyli ulubiony turniej córki. Dwa lata temu wygrała. Jakie nastroje? Co będzie w Paryżu? Co będzie? No myślę, że Iga da z siebie wszystko, żeby powtórzyć ten sukces, dlatego że ona wielokrotnie powtarzała, że ona chce po prostu wygrywać te turnieje. Rankingowo oczywiście jest już od dłuższego czasu wysoko, więc no gra, że tak powiem, najlepsze turnieje, najwyżej punktowane. Natomiast co będzie, to ciężko powiedzieć. Ja w Igę bardzo mocno wierzę, w jej umiejętności, w jej konsekwencje, którą pokazała do tej pory, w jej profesjonalizm. Najważniejsze jest, że cały czas podnosi swoje umiejętności, że zdobywa doświadczenie, bo każdy turniej to jest kapitalne doświadczenie. No i trzymam za nią kciuki, natomiast wie pan, co będzie tak naprawdę, no to się okaże. No, no tak, to jest wielka, wielka zagadka, natomiast no, ten balon jest tak nadmuchany, że obojętnie co się wydarzy oprócz zwycięstwa, no to Polacy będą smutni i załamani. No ale muszą się na to przygotować, no załamani to może nie przesadzajmy, nie. Nie zgadzam się tutaj. No, porażki też mają swoją dobrą stronę, bo one uczą. Tak? To jest tak zwana konstruktywna krytyka. Wtedy się pojawia. No i z porażek myślę, że wyciąga się więcej wniosków, a z zwycięstwa no się, że tak powiem, przeżywa, tak? I te przeżycia z reguły trwają krótko, nie analizuje się specjalnie. No może jakieś tam momenty, które były trudne, tak? Natomiast porażki myślę, że dają taką większą perspektywę i odniesienie do tego, co należy poprawić. Także one też mogą nakreślać jakiś dalszy plan pracy i samodoskonalenia się w tym, co się robi, tak? No to jest sól życia, porażki. A proszę powiedzieć, bo też znalazłem taką informację, że pani po mowie ciała, po tym jak się Iga porusza, jak uderza, w jakim nastroju wchodzi na kort, pani jest w stanie sporo wyczytać. Czy to będzie dobry mecz, czy to będzie zwycięski mecz? Wie pan co, no wydaje mi się, że to wynika stąd, że matka z dzieckiem od samego początku ma taki bardzo intuicyjny kontakt, tak? To jest kontakt pozawerbalny. No bo małe dzieci są takie, że one nie mówią o tym, co chcą, co im dolega. Matka musi się domyślać, więc myślę, że to jest zupełnie naturalne, że wyczuwa się no, taką aurę wokół córki i rzeczywiście do tego stopnia jestem w stanie, wie pan, jestem pewna, że w Australii, jak Iga grała, te mecze kończyły się czasami o 3, o 4 nad ranem. Ja już padałam, po prostu nie wytrzymywałam do końca, ale spokojnie byłam w stanie położyć się spać i już wiedziałam, że wygra. Natomiast myślę, że gdyby moja intuicja co innego mi podpowiadała, no to bym wtedy siedziała do końca. Także to tak wygląda, ale nie będę zdradzała szczegółów tego, co widzę. A proszę powiedzieć, bo teraz wiadomo, turniej goni turniej, skończył się Rzym, od razu przygotowania do Paryża. Pani się z Igą jakoś widuje? Nie mamy szans się widzieć. Zupełnie, no z racji tego, że wie pan, ja z nią w ogóle mało się jeszcze widywałam w końcowej tej fazie kariery juniorskiej, dlatego że ona wracała późno z zajęć do domu. Bardzo dużo wyjeżdżała, no bywało, że wyjeżdżała na takie turniejowe za granicę do Stanów Zjednoczonych, gdzie chyba była tam z 3 czy 4 miesiące, także Iga rzeczywiście była gościem w domu, dosyć rzadkim nawet. I no taki walizkowy tryb życia prowadziła. Właściwie przyjeżdżała, no to szybko jakieś tam obowiązki, pranie, tak, nadrabianie zaległości szkolnych, treningi. No i potem znowu wyjazdy. Ale jak w końcu dochodziło do spotkania, to rozumiem, że tenis nie był głównym tematem.
Znaczy ja to ją z przyjemnością podpytywałam tam o jakieś szczegóły, ale wie pan, jak to się z nastolatkami rozmawia. Mamo, znowu zaczynasz przesłuchanie? Także wie pan, no ciężko od nastolatka rodzic może wyciągnąć jakiekolwiek sensowne informacje, tak? No ustaliliśmy, że dziewczyna genialna, tutaj mam taką przed sobą opinię Piotra Woźniackiego, wiadomo, ojca świetnej Karoliny, który powiedział, Iga jest kompletną tenisistką, bo do wybiegania i dobrej techniki dochodzi mocna głowa. Dwa słowa o tej mentalnej stronie córki. Wie pan co, powiem w ten sposób. Dopatruję się tutaj również pewnych predyspozycji takich rodzinnych, dlatego że w mojej rodzinie kobiety były mocnymi, mentalnie osobami, miały charaktery, że tak powiem. Z panami bywało różnie, ale może to jest też i zasługa w pewnym sensie genów. Sposobu wychowania. Iga również widziała pewną... Ja staram się przykładem wychowywać dzieci, więc ona też widziała na pewno moją taką konsekwencję w sprawach też i zawodowych, tak? No, budowanie jakiegoś tam warsztatu, powiększanie go, no to wymaga czasu, to wymaga też doświadczenia, wymaga poświęcenia. Solidności, systematyczności. Tak. To są takie drobne cegiełki dokładane codziennie. Mówię, że jeżeli każdego dnia w życiu nauczysz się czegoś nowego albo dowiesz się jednej rzeczy, to kiedyś zaprocentuje, dlatego że to się wszystko złoży razem. Pytam o tą stronę mentalną, bo też jest takie powiedzenie, że stosunkowo łatwo wejść na szczyt, ale na tym szczycie dość trudno jest się utrzymać, bo te różne wiatry tam wieją. I trochę teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że ta kariera Igi nabrała takiego tempa, że rzeczywiście jest na szczycie, każdy czegoś od niej chce, każdy chce wygrać z Igą. To jest taka stosunkowo nowa okoliczność w jej życiu zawodowym, życiu sportowym. Wie pan co, o statystyce na pewno wymyślą jeszcze coś ciekawego. Będą teraz ilość, podejrzewam, tysięczników wygranych, ilość wielkich szlemów wygranych, będą szlemy kalendarzowe, karierowe, złote, także ilość tygodni, które będzie się utrzymywała na pierwszym miejscu. Także na pewno wymyślą tam mnóstwo jeszcze innych sukcesów, bo oni, jak widać, w tenisie się w tym wyjątkowo specjalizują i wyszukują takie perełki. Także na pewno Iga będzie miała tam zawsze przed każdym meczem coś do doklejenia do jakiejś grupy. Ale poradzi sobie z tym. Nie powinno to być dla niej. Wie pan co? Myślę, że powinna sobie poradzić, dlatego że jak widać do tej pory sobie z tym radzi, a przeżywała też i wzloty i upadki. Natomiast myślę, że wiedziałabym, co jej powiedzieć w sytuacji takiej trudnej. No to jest pytanie, czy ona chciałaby tego słuchać. No bo teraz doradców to ma różnych. Jacyś tam marketingowcy się pojawiają, specjaliści od sponsoringu, tak to jest w tym wielkim sporcie. Tu powoli przechodzimy do pieniędzy, że najpierw te pieniądze były potrzebne w momencie kształtowania zawodnika, budowania formy, a teraz te pieniądze gdzieś tam się pojawiły i też je trzeba jakoś tam umiejętnie, nie wiem, inwestować czy wydawać wręcz. Ma pani jakieś tutaj przemyślenia na ten temat? Wie pan co, myślę, że ona jest na takim etapie, że ona przede wszystkim musi jeszcze w siebie inwestować. Mhm. To jest podstawowa rzecz, zastanowić się, wie pan, też nie wiemy jak długo sam tenis będzie sprawiał jej satysfakcję, tak? Także jakoś dywersyfikować też trzeba te inwestycje, tak? No wiadomo, że tu w sporcie kariera jest krótka, więc ona też musi mieć świadomość tego, że będzie musiała się zabezpieczyć na moment, kiedy kontuzje ją wykluczą, bo takie jest życie, odpukać oczywiście, na moment, kiedy już będzie nasycona tenisem. A taka właśnie, takie pytanie mnie teraz naszło, ta Australijka Barty, będąc numerem jeden, rezygnuje z tenisa, bo właśnie
no, przestaje tenis dawać jej radość. Pani w ogóle bierze taką ewentualność pod uwagę? Wie pan co, to tylko świadczy o tym, jak wolną osobą jest Ashleigh Barty. Świadczy to tylko o niej pozytywnie, że ona ma pomysł na siebie, tak, na swoje życie, tak? Że ten tenis, że ta praca zawodowa była jakimś tam epizodem, w której jej się udało osiągnąć wszystko. Natomiast najważniejsza jest jakaś wolność osobista, tak? Ona ma pomysł na siebie. Z tego, co słyszałam, to ona teraz chyba tam golfem się zajęła. Wszystkie dyscypliny z pałeczkami, tak? Bo był już krykiet, był tenis, teraz będzie golf. No, chylę czoła, naprawdę. Odważna decyzja, ale no jak widać uzasadniona. Tak. Więc poza tym to są też takie decyzje, które podejmuje się, wie pan, z różnych przyczyn, tak? No, praca się zmienia albo z powodu pieniędzy, albo z powodu środowiska, które nie odpowiada, albo po prostu osiągnęło się już pułap i się już po prostu więcej człowiek nie rozwija w tym, co robi. Dla mnie to są takie trzy podstawowe powody, dla których szuka się w życiu wyzwań. Tak, ale ważna jest ta świadomość, o której rozmawiamy. Bez tej świadomości taka decyzja no nie zapadnie, tak, prawda? Tak, wolność osobista, wolny człowiek, człowiek z pomysłem na swoje życie. Tak bym to określiła. Także... No tak, najgorsze, co się może wydarzyć, być w tym przypadku męczennikiem tenisa, jeżeli coś nie sprawia radości, przyjemności. A są tacy tenisiści, na których już ciężko czasami patrzeć, a oni cały czas tkwią w tym, tak? No bo nie mają jakiegoś innego pomysłu, tak? Powoli kończąc wątek sportowy, mówiła pani o inwestowaniu, że trzeba w siebie inwestować. Chyba taką dość udaną inwestycją było zatrudnienie Tomka Wiktorowskiego. To był taki moment dość ważny w karierze dotychczasowej, karierze Igi. No na pewno pan Tomasz Wiktorowski ma ogromne doświadczenie w ogóle, jeśli chodzi o poruszanie się w tych całych strukturach organizacyjnych WTA, bo jeszcze zrobię taką dygresję. Ja nie ukrywam, że przez cały okres rozwoju córki tego juniorskiego bałam się dwóch rzeczy. Bałam się utraty zdrowia, jakiejś poważnej kontuzji. No wiadomo, że zdrowie tutaj jest największą walutą istotną dla sportowca. A druga rzecz, której się bałam, to bałam się struktur ATF-owskich i WTA. Bałam się tego, czy mając świadomość, że Iga nie ma żadnego handicapu związanego na przykład z narodowością, z obywatelstwem swoim, czy jej starczy zdrowia i sił do tego, żeby się po prostu przebić. Także właściwie obawianie się struktur było taką chyba, wie pan, dla mnie najbardziej nieodgadnioną rzeczą. To ciekawe, co pani rzeczą mówi. No, ten talent okazał się na tyle tak mocny, że tu nie było w ogóle mowy. Ale wie pan, no, w momencie, kiedy pan cały czas w tym procesie uczestniczy, no to nigdy nie wiadomo, co będzie w momencie, kiedy trzeba będzie przejść na to zawodowstwo. My nie wiedzieliśmy, jak to działa wszystko, tak? Więc ja bałam się, że cały ten wysiłek, zdrowie, które ona poświęca, bo przecież ona miała poważne kontuzje, wysiłek finansowy po prostu zostanie zniweczony, bo my nie wiedzieliśmy, jak to tam będzie działać w tym kluczowym, decydującym momencie. Natomiast ja się trzymałam jednego, po prostu miałam świadomość, że ona musi być dobra w tym, co robi. Jeżeli będzie dobra, to jej żadne struktury po prostu nie będą w stanie zagrozić. Mówi pani o zdrowiu, jest pani lekarzem, to oczywiście mamy świadomość, że można mówić o tym zdrowiu w sposób bardzo szeroki. Jakieś kontuzje ortopedyczne, kręgosłup czy staw skokowy. Wszystko. Ale eksploatacja młodej dziewczyny jest tak wielka, że to różne inne rzeczy mogą się przyplątać, prawda? Poważne. Mogą się przyplątać różne rzeczy, łącznie z jakimiś sprawami neurologicznymi, dlatego że to jest mimo wszystko no, cały czas narażanie na wstrząsy. No to jest, wie pan... Dlatego mówię, sport jest gorszy niż hazard, bo tam się traci pieniądze. Pieniądz rzecz nabyta. Dzisiaj je mam, jutro mogę je zarobić, jutro mogę je stracić. Natomiast zmian takich zdrowotnych w organizmie dziecka rosnącego, no
to już są straty niepowetowane, tak? Tego nie można zastąpić niczym. Nie wiem, czy dobrze tak pewne niuanse czytam, ale tak podsumowując, były momenty, kiedy nie była pani, rozumiem, w 100% przekonana, czy to jest dobry wybór dla córki. Jej to sprawiało radość, ale były takie momenty, że jako matka no bała się pani o zdrowie, o ten kierunek, czy ten hazard jest uzasadniony. A dzisiaj chyba możemy już powiedzieć, że to była... Znaczy wie pan co, dzisiaj mamy trochę inne warunki brzegowe. Wtedy po prostu no, było mnóstwo niewiadomych. Tak. Niewiadome były struktury, niewiadome było, czy jej się to nie znudzi. Ona pewnego dnia, wie pan, no, ona mogła uciec z domu na przykład, tak? Nastolatki, którym odbija w pewnym momencie i uciekają, tak? Albo mają powód do reżim tego. Reżim treningowy, tak? Kwestie albo, finansowe. Albo zarzuci to. No przecież nie zmusi pan dzieciaka do tego, że ma dalej to robić, tak? Także wtedy było, wie pan, mnóstwo niewiadomych, natomiast w tej chwili no, ona już weszła w ten tenis zawodowy. Jest wolnym człowiekiem, samostanowiącym o sobie, samofinansującym się, więc teraz ona będzie podejmowała decyzje i jest tych niewiadomych zdecydowanie mniej, no bo co ją może wykluczyć, no brak chęci, kontuzja, no nie widzę tutaj innych powodów, no. Wie pan, to w sytuacji, kiedy jest się odpowiedzialnym za przyszłość swojego dziecka, tysiące myśli na różnych etapach i w różnych okolicznościach przechodzi. Można sobie wyobrazić sytuację, że będzie pani na trybunach, jak Iga, daj Boże, będzie odbierać kolejne jakieś wielkie trofea? No jeżeli Iga mnie zaprosi tam, no to jak najbardziej będę. Na wszystkie te turnieje, których zdarzyło jej się nawet w Polsce wygrywać, na przykład Mistrzostwa Polski chyba w 2014 roku, gdzie ona tam hat-tricka zdobyła, no to jest dla rodzica ogromne przeżycie widzieć to na żywo, tak? Zresztą też do Paryża przecież jeździliśmy parę razy, żeby w turniejach juniorskich zawsze liczyliśmy, że to może tym razem się wydarzy, a to się wydarzy Wimbledon, tak? Także no, mam nadzieję, że tak będzie. Czy te sukcesy córki jakoś wpływają na pani życie, na pani emocje, na pani... No nie chcę powiedzieć rozpoznawalność, no, nawet w środowisku tak. zawodowym. Wie pan co, no przecież ja jestem osobą publiczną od 30 lat, więc ludzie doskonale kojarzą, kim jestem i że mam taką zdolną córkę, więc no... wielokrotnie gratulują mi. Już nawet sami żartują, że już pani doktor pewnie ma dosyć tych gratulacji, ale gratulujemy cały czas. Także jest to niezwykle miłe. Oby trwało to, tak? O, mamy... jak najdłużej. A może na koniec jeszcze taki element paryski. Może jakieś dwa słowa do kibiców by pani skierowała. Jak powinni podchodzić do tego turnieju? W jakiś sposób nad tymi emocjami panować? Z jakimi oczekiwaniami w ogóle kibice powinni przystąpić? Wie pan co, nie da się czasami. Życzę im po prostu dobrych emocji. Życzę im po prostu dobrych emocji. W chwilach uniesienia no, zawsze jest ciężko te emocje kontrolować, więc nie oczekuję tutaj, że będą, wie pani, wszystko, wie pan, trzymali wszystko na postronku. Absolutnie są chwile takie, kiedy trzeba się cieszyć i po prostu życzę im tylko i wyłącznie dobrego tenisa do oglądania i jak najlepszych pozytywnych emocji. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.